siłem odżyta, nie zgreda. Powiesz, że to kreda, to drogie, a nie bieda. Zegar wyjebałem, no to się rozjebał. To co tutaj lata, to mefa, a nie mewa. Dupsko tak wypukłe, że rozjebała lecia. Piję kole. Może znaleźć mnie, dziewczynę, psa. Nawet nauczycielkę. Ale starą? Ale starą? Chcesz starą zawieść? Ulubiony remis. Wszystkie kurwe ręce w górę! Na trening wypierdala! Ta! Dzień jest zabójczo piękny. A ja właśnie wybieram się pod Warszawę, dokładnie do Wołomina, na spotkanie z widzami. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, dziwko! Auf Wiedersehen! Przepraszam, a ma pan czapkę Giorgio Ulaniego? Nie, ale ja mam rękodzieło. A, rękodzieło? Tak. Okej, dziękuję. Ale gino wyjebało, ja pierdolę. No to czy ja wejdę? O kurwa! O kurwa! Jedziemy razem w pociągu! O, przepraszam! Ej, stary, ja kręcę vloga! I ten sam... O, stary, siemano, człowieku! Ja myślałem, że ty autem jedziesz! Nie, do pociągiem autem wracam, stary! Jaki masz na bagonie? No zaraz będę miał sami! Tutaj, nie? Spytam się, czy się ktoś zamieni. Tak, jak to się zamieni? Że jak będzie jedna osoba, nie? Z nami to nie jesteś sama? Tak. O, to jesteś pierwsza do wymianki, jak coś, nie? Nie! Ej, wiesz, po czym cię poznałem? No? Po dresach. Ej, ja wzię... Przepraszam. Co to jest ta Nikon? Właśnie nie wiem. Zajebałem jakimś Chińczykowi, kurwa, z pociągu. Pan kapie z uszy, kurwa. Dobra, wydupcamy z tego Marsa. Gdzie Filip? Czysto? Czysto. O. Siemaneczko w moim pociągu. Witam w pociągu Filipa. Pociąg platynowa. Kurwa. Pociąg platynowa. Patrz, jakie ładne krajobrazy są. Jedziemy na spotkanie z widzami w Wołominie. Jak zwykle czeka nas szampańska zabawa. Spotkania też przy okazji Xawarego, który jedzie akurat tym samym pociągiem do Sopotu, do stolicy kulturystyki. Tak. Widzimy się już tam za... No, pół roku. Pół roku, tak. Mam nadzieję, że zrobicie formę, dotkniecie i nie przyniesiecie mi wstydu. Mam nadzieję, że gangulanych tym razem pod sceną będzie jeszcze dar mordy, ale to niedługo, to za pół roku. No i co, jeszcze masz coś do powiedzenia? Nie, idę zobaczyć, armejcy mnie zajebali rzeczy. Dobra, parę, widzimy się później. Na matę jeszcze to przymarł. Kakasino na mata, kolorowo. Kolorowo. Sycki kolorowo. To no po nosie, nie? To no ma na kokoto to na. Kruczki kolorowo, to no ma za ta. To no ma na kolorowo. Idziemy kurwa na kral. Ale piszą ten, mnóstwo komentarzy, mnóstwo, no z 10 przynajmniej. Negatywnych, bo z ostatnim vlogiem się pojawiło. Tak? Mówią, że chujoza, że rudy jestem, że duży nos, że mam wypierdalać, że za dużo pieniążków poczułem, jak powiedzieli. Tak, czytałem. No nie wiem, co z tym zrobić, nie? A jebać. Może Platynow się już kończy. Platynow się nawet jeszcze kurwa nie zaczął. Nie zaczął się kuć jeszcze. No, zobaczycie, jak wyjdę na bombę, będą lepsze vlogi. No. Ja myślę, że musisz kupić drona, żeby fani byli zadowoleni. Tak, bo nie mam drona, kurwa, i dlatego się srają. Tak. Zobacz, Czerniewicz ma drona i ma wyświetlenia, stary, ma lajki. Tak. A ja bez drona jestem kurwa nikim. Nie, myślę, że powinieneś zacząć nagrywać nudne, merytoryczne filmiki z gadającą głową. No. Uuu, jaki to jest tunel Władysław, człowieku. Tutaj chowali w trakcie II wojny światowej pociągi. Tak. Poważnie? No. Poważnie. To jest jeden z dłuższych tuneli tu na trasie. Tunel Władysław. Witam, kochani, właśnie jesteśmy w tunelu Władysław. Tutaj chowali pociągi podczas II wojny światowej. Jest tak głęboki jak pizda twojej starej. Ale tam chowali odrzutowce, kurwa. Nie, no poważnie, bez żartów. To jest poważnie tunel Władysław, tu chowano pociągi. Wow, koniec. Ej, a powiedz mi, nagrywałeś coś w trakcie?
Czego, w trakcie czego? No jak szedłeś na stację. Tak, tak, nagrywałem. Od rana nagrywam. Chciałbym nagrać w końcu taki vlog z całego dnia. Wiem, że widzowie za tym tęsknią. No trochę, powiem ci, trochę mi smutno, że skrytykowali ostatni vlog. Jednak... Ja myślę, że brakuje im filmików z tego, z ręki. Z ręki, nie? Tak. To jest z tych rowerów, z telefonu. Też myślę, że ten chyba rozwój na YouTube nie jest pożądany przez widzów. Bo kurwa slają się, nie? Trochę mi smutno, bo się... Ale ja mam kija, poczekaj, ja wezmę tak? Kija do selfie. Dobra, weź kija od selfie. Nie no, ja się z gangiem utożsamiam. Może nie z wszystkimi, niepotrzebnie tam... Ta agresja wypływa na inne grupy. Ta agresja i ten hejt może zostać na gangu, ale niepotrzebnie ludzie robią jakieś ataki na inne grupy. No ale to tego nie da się kontrolować też. Już jest technologia. Tak. Jeszcze brakuje drona, kurwa, i czołgu. Na dwie kamery lecimy, to będzie taki... Ultra vlog, kurwy, jebane. Właśnie z Xaverem kręcimy rewanżowy vlog. Wiemy, że ten ostatni był chujowy. No, trzeba się zrewanżować. Ja czytam komentarze, staram się dopasowywać produkt dla widza. Skoro tamten wam się nie podobał, czas odjebać jakąś banianę. Jeśli ten będzie chujowy, dalej będę to robił. Bo na tym, kurwa, na tym to polega. Na tym polega to, że kurwa się nie może się poddawać, stary. Będę kręcił, dopóki was kurwa nie rozbawię. Tak, jest jak gangulany, przezacny case. Najbardziej pojebana grupa, która zrzesza i inteligentnych sportowców, ale też największych troli i fake konta. Ale to jest charakteryzacja właśnie internetu, nie? Tak jest. No pokaż tego. Pokaż bydlaka. Pokaż Marta bydlaka panu. Ej, rozkmin porwać mu ten wózek i spierdalać po przy całym pociągu. Ty, ale nie ma warsa faktycznie. Jak to nie ma warsa? Nie ma wagonu restauracyjnego. Nie ma wagonu restauracyjnego? Nie, ja jestem panem. Aha, pan jest takim przewodnikiem. A, taki mobilny. Pan jest wagonem. Mam mobilny wagon. Robimy kurwa napad na wózek z żartem, kurwa. Koniec żartów. Kręci się? Filip, gdzie jesteśmy? Siemaneczko, jesteśmy właśnie na Włoszczowej, kurwa. Nie, no jeszcze raz. Siemaneczko, właśnie jesteśmy na Włoszczowej, w koktajlowej okolicy, gdzie psy dupami szczekają. I chuja mi wodę piją. Czekam na komentarz o dużym nosie, ty kurwa. Gdzie jesteś? Ty chuje wodę piją. Przepraszamy za ciasnotę. Chyba się tu zniszczymy. To na masie jestem. Tak, ja też. Siemaneczko, MTV Clips, ale się mi zaskoczyli. Witamy w mojej chacie, kurwa, co tam? Jak tam, Filipie? Pokaż nam, co tutaj... Tu są ręczniki z jedwabiu. Jedwabiu. Ostatnie jeszcze? A, może. No tak już urządziłem za hajs YouTube'a. Kiberek. Popatrz, musisz nadrobić, bo ostatni vlog był chujowy. Tak, to nie był właśnie vlog chujowy. Mówią, że nie mam od hajsu, a kurwi nie wiedzą, że ja żyję od 2 lat, kurwa, w kiblu, w przedziale, w 11 wagonie, kurwa. Jeździsz w kółko koło brzeg Kraków. Tak. Proszę. Jak to się żyje powoli, nie? Pytania od widzów jakie są? Zawsze jak myję ręce, chciałbym zmyć porażkę i ze wspomnienia, a tak to nie działa. Niepowodzenie możesz zmyć tylko ciężką pracą nad sobą, dobrymi uczynkami. Wodę spuść. A jak? Jedziemy, kurwa, gazu! Dobra, spierdalamy się. Ty, a nie boisz się, że cię ktoś okradnie? Nie masz tego. Dostaję wiele pytań. Jak znaleźć tą jedyną? A to ja ciebie zapytam, kolego. Czy ty siebie już znalazłeś? Tego jedynego? Odnalazłeś się? Skoro nie wiesz, co jest w twoim sercu, Xavery, to nie szukaj czyjegoś serca, żeby cię przypadkiem nie zranić. Tula na kurwo. Nie ma zlady, kurwy! A no pomyśl, Marys, jak to jest, jak ty jedziesz pociągiem i drzesz się w szczere pole jebać ulane ku. No, ku i hu. I wyzywasz tych ludzi. No i pomyśl, czy to jest mądre? Ale... Odpowiedz mi na to pytanie. Czy to jest tak, że kurwa... Przepraszam. Tak? Kurwa, kontrola suplementacyjna. Co tu się kurwa odpierdala? Gdzie masz stryk? Kto ty teraz bijesz? Ale długi jest stryk. Dobra, trzymaj się. Kurwa, kontrola suplementacyjna. Co ty kurwa teraz bijesz? Żonę. Kamil stąd dzisiaj skacze, kurwa. O tam ze schodów będzie się spierdalał, tutaj i leć. Dojechaliśmy do Słonecznej Warszawy, czas
przenieść do jeszcze bardziej słonecznego Wołomina, gdzie pozytywną energią zarazimy... Gdzie Klem tuż zawija. Gdzie Klem na drzewach rośnie, kurwa. Tak. No bo jest ten magazyn warszawskiego koksa. Tak, to jest... To mają te ciuchy. przygoda na kanale Parys Platynow znowu mnie wywiała daleko. Jestem właśnie w Warszawie. I jadę, kurwa, zbierać Klem z drzewa. Dobra, trzymaj się. Czoła. Dzięki. Do 2016. Kurwa, widzimy się, heja. Siemaneczko, mordo! Siemane, to tam! Jak rzuca. W drodze na Wołomin. Mi się Wołomin zawsze kojarzył, kurwa, z tym, z mafią jakąś. Pruszku Wołomin, napierdalali, nie? Pan Piotrkowicz tu zaprasza, o kurwa, zasłoniła mi jakaś betoniara. A co twoim zdaniem wyróżnia cię? Tak według ciebie. Jeśli chodzi o przekaz, no to na pewno jest to dość kanał wulgarny, gdzie niestety, albo niestety, te wulgaryzmy trafiają do ludzi. Niektórzy to źle definiują, bo myślą, że tam chodzi tylko o wulgarność, a ta wulgarność to jest tylko taka kurtyna, za którą się kryją jakieś takie większe wartości, jeśli jakieś się kryją. Więc na pewno wyróżnia mnie ten bezpośredni przekaz do widza. No i że też z tymi widzami praktycznie to utrzymuję kontakt w postaci tej grupy. No i traktuję jako ich kolegów, tak? Jako moich kolegów, oni tak samo mnie. No chyba ten wulgaryzmy te definiują to i to, że wszystko jest nagrywane jakby na live, tak? Czyli nie mamy czegoś takiego, ej, ja teraz powiem to, tylko wszystko, dawaj, kamerę nagramy, coś śmiesznego. I też to może definiuje tą wyjątkowość. No, kanał się rozwija, gang rośnie. No i gdzie się widzisz za 2-3 lata? A na pewno w swoim mieszkaniu, albo domu, czego sobie życzę. Z najbliższą mi osobą i może jakiś tam małym szkrabem. Fajnie jakbym jakoś z tego kanału ewoluował to w jakąś firmę bądź instytucję, która by mi przynosiła jakieś zyski, tak? Czyli jeśli bym się utrzymywał z tego, co lubię, czy nagrywam filmy, kontaktuję się z widzami, mam z tego jakiś profit, no to perpetuum mobile, bo mnie to napędza, więc tam się widzę. Na pewno chciałbym robić filmy. Czy koniecznie z kulturystyką i motywacją? Nie wiem, ale na przykład chciałbym być aktorem, na przykład epizodycznie coś wystąpić. Chciałbym się bawić z tym Parysem Platynowym, którego stworzyłem, bo wiele osób myśli, że Filip to jest Parys Platyno, że Książę Uwodzenia to jest to samo. Są wszystkie wyrwane role, które sobie stworzyłem na tym kanale. Ja się przykręcę, patrz, jest kurwa nasz admin. Nawet dziewczyna przyszła na spotkanie. No, ale są wszyscy. Dobra, będziesz typą centuriona zaraz, naśpamy się, opie. Jak teraz on grzecznie, kurwa, rączki złożył, jebany, a na gangu tylko kurwy wyzy. No kurwa, klasa. Gdzie masz drona? Kurwa, gdzie jest dron, człowieku? Dawaj drona, kurwa. To jak lecimy? Jak jedziemy? A wy pociągiem na siłownię lecicie? Jedziemy pociągiem na trening z widzami. Będziemy jak zwykle szampańska zabawa. Bonus tej! O, ten będzie dobry! W ciągu. A ty, ale oni tam kilka osób pojechał samochodem, a my pociągiem, tak integracyjnie. A ty tyle odwracasz do siebie? No. Tędy? Ty ile masz jazdy? Jeszcze 20 minut. To lajcik. No to już szpakę zrobić. To no, jeszcze barki zrobił tle. Iniekcja szybka i... A ci pożyczę spodenki. No, mam damski śmigar. Wesołych świąt, urane kurwy! W Krakowie też tak śmierdzi? W Krakowie pachnie Lacostą, kurwa. Nie no, też kurwi, wszędzie kurwi. Lacostą. No, no. Karol Lacosta. No, zapraszam na dupcenie, kurwa. Tak przykład z bliska. Ej, dajcie tu jakąś treningówkę. Zdrówko gangu. O kurwa. Dałeś mi gazowaną wodę. 6, to wypierdol to 8 razy. Dawaj, skoncentruj się, jedziesz. Jedziesz, kurwa. Raz. Dwa. Patrz jak łatwo, jest 3. Kurwa, 4 za tobą. 4, ładnie, ładnie. 5, mocno, dynamicznie, cały czas lecimy. 6. Lecimy na 7, jest 10, będzie 10. Masz już 8, czyli założenie jest spełnione. 9, do 12, do 12 polecimy. 10 będzie za chwilę. Jest dyszka i dwa razy kurwa na 5 dobrym. Kurwa! Dawaj, 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 stary. Jeszcze raz. I opuść teraz powoli jeszcze. Jeszcze raz upuścisz powoli. Powoli opuść, a ty upomożesz. No i świetnie, stary. On chciał to 6 razy tylko podnieść, stary. A podnieść to 13, kurwa. Zastanów się nad sobą. Okej, zobaczymy ile ja razy wycisnę. Dawaj.
Dawaj, jeszcze raz zrobimy. Będzie największy kontakt kurwa na osiedlu. 14, nie? No chyba tak. 14? Ja tak się zająłem, ja już tak wiesz, tak się wczułem, że tak kurwa po 7 sobie myślę, o kurwa, ile jest? Może się uda teraz wyjebać, nie jebiesz stówę? Nalajcie. Nalajcie. Czekaj, dobra, jebać, od razu, bez kitu. Czekaj, kładzie się ktoś pod stół? No jest dobrze. A teraz spróbuję. Przypał na kanale, jak nie wyciskał. Ja masz kanał. Najwyżej nie wrzucisz. Ludzie, tak. Podwiedziesz. Dobra, dobra. Jak nie wyciskał, to podwiedziesz. No już się podwiedziesz. Przytrzymaj mu, nikt nie wyciśnie. Nie będzie na panu. Robimy wjazd na galerię gangulanych. Dobrze jest. To jest coś, nie? Taki wypad. Tak. To jest fajne, nie? No. Mieliśmy spotkanie w sklepie kulturystycznym, a skończyliśmy na torach kolejowych, no. Idąc do galerii. Więc te spotkania z fanami gangulanych są najbardziej pojebane. I czasem wydaje mi się, że to widzowie mnie zabierają gdzieś na wycieczkę niż ja widzów. No. Dlatego to jest zajebiste. Elegancko. Nie, jestem mega zadowolony z dzisiejszego wypadu. W centrum jakoś będziesz kiedyś jeszcze? Warszawkę? No. Kurwa, dzisiaj będę. Ale ofy dzisiaj? Pewnie, że tak, Warszawkę muszę odwiedzać, kiedyś ale... Kurwa, raczej, Mariusz. Co tu się odpierdala? Zobacz, tam rozpierdalają ten. Nagraj to, kurwa, nagraj to. Gangulanych. Przesypują się przez... Z tej strony, morany, kurwa. Patrzcie, gangu na końcu. Dawaj. MBW! I przyjebał! Dzięki. Ja pierdolę, co tu się dzisiaj dzieje? Bija, kurwa. Jedyny taki, kurwa, ten. Jedyny taki, kurwa, no ja przyjmę. No i kurwa, jesteśmy w galerii, Ryjku! Witam. Witam w galerii, kurwa, Wołomińskiej. Gdzie moje baćkure? No hejka, co tam się z tobą dzieje? No hejka, co się z tobą dzieje? Talarzą, talarzą, dawaj, dawaj Karmowskiego. Cytuj. No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego teraz chcesz się poleć? Tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? To nie żaden powód. Teraz masz 3 sekundy, żeby powiedzieć sobie: dobra, basta, pięścią w stół i lecimy na trening. Pozdro. Jebany, on tu wszystko zna, on zna internet.